Dziękuję za zaproszenie. Za zaproszenie w takim dniu do Zgierza. Rocznica wydarzenia, które rzeczywiście odmieniło wizerunek okolicznych miast, zadecydowało o powodzeniu rozwijania przemysłu włókienniczego. Dzień, w którym można również wspomnieć o bohaterach tamtego czasu, którzy wzięli na swoje barki trud uprzemysławiania kraju rolniczego, kraju zacofanego, jak mówiono, kraju właściwie skazanego na tylko uprawę roli i eksport zboża, którego akurat na początku XIX wieku nikt już w Europie kupować nie chciał. Trzeba było szukać innej drogi, aby podnieść rentowność majątków ziemskich, aby w ogóle móc budować jakiś byt narodowy. Proszę Państwa, zadanie, którego się podjąłem, jest dosyć trudne. To nie hipokryzja, tylko rzeczywiście sprawa tej książki burzy niejako tytuł naszego spotkania, Umowa Zgierska z 30 marca 1821 roku, bowiem jej podpisanie wypada już w środku pewnych wydarzeń, pewnych inicjatyw, które zaczęły się na dobrą sprawę wkrótce po utworzeniu Królestwa Polskiego w roku 1815. Zdaję sobie sprawę, że znalazłem się w gronie osób, którym nie obce są te tajemnice przeszłości. Początek XIX wieku, trudny początek z księstwa warszawskiego, wykrojone zostaje Królestwo Polskie, połączone Unią Personalną z Rosją i właściwie od Rosji zawisł jego byt autonomiczny, byt także gospodarczy. Wydawało się, że Królestwo Polskie razem z Wielkim Cesarstwem będzie stanowiło jeden wielki obszar celny, ale okazało się wkrótce, że Rosja także próbuje swój przemysł budować i ustanowiła cłona wschodniej granicy Królestwa Polskiego, skutecznie paraliżując możliwość wywozu różnych dóbr na swój teren. Dopiero w roku 1823 nastąpił przełom, ale do tego za chwilę dojdę. To, co działo się najbardziej interesującego, wydarzyło się właściwie na tym obszarze. Jest to województwo mazowieckie w granicach 1815 roku. Nieco na zachód od niego województwo kaliskie, to drugie, w którym również zręby przemysłu zaczną być szybko budowane. Niemniej jednak mazowieckie wyprzedzi kaliskie i stanie się tym głównym obszarem przemian gospodarczych, które z feudalizmu przeniosą społeczeństwo Królestwa Polskiego do kapitalizmu. Budowa tego społeczeństwa burżuazyjnego i tych zrębów przemysłu przebiegała różnie, ale trzeba podkreślić tutaj dwie podstawowe cechy. Mianowicie pierwsza to inicjatywa właścicieli ziemskich, inicjatywa właścicieli małych miasteczek, dóbr, którzy szukali jakiejś możliwości zyskania większego dochodu. Stąd nie uprawa roli, a ściąganie z zagranicy rzemieślników. Jeżeli popatrzeć na południowe Kujawy dzisiaj, na takie miasta jak Lubraniec, Izbica, Przedecz, Chodecz, okaże się, Osięciny, okaże się, że to tam po raz pierwszy, na większą skalę, zaczęli właściciele tych miast i dóbr osiedlać użytecznych rękodzielników, którzy z reguły potrafili przejść, tkać, folować sukno, no, tym sposobem, prawda, wzbogacać swoje otoczenie, no, ale także i siebie. Najlepszym przykładem dla najbliższego nam terenu takiej inicjatywy jest inicjatywa
Ignacego Starzyńskiego z roku 1907, który swoich dopraw piaszczystych zakłada Ozorków. Ozorków bardzo szybko, pięknie się rozwija. Najpierw ściągają do niego osadnicy z Dąbia, to jest dawna kolonia tkacka przez Prusaków założona, które podupada po odejściu Prusaków. I ci, którym bieda zaczyna zaglądać do garnków, decydują się wysłuchać zachęty Starzyńskiego, przenoszą się do Ozorkowa. Drugi pion to inicjatywa rządowa, inicjatywa państwowa. Nie będę szerzej charakteryzował założeń polityki ministra skarbu, księcia Ksawery Drudzkiego-Lubeckiego, bo to jemu zawdzięczamy w zasadzie po pierwsze przekonanie wszystkich w Radzie Administracyjnej, że trzeba uprzemysławiać Królestwo Polskie, głównie poprzez przemysł lekki, bo nie potrzebują wysokich nakładów. Natomiast to, co produkuje, może być zbywane na miejscu. Jeżeli będzie można eksportować, to tym lepiej. Także przemysł ciężki w Zagłębiu Staropolskim zaczyna się rozwijać w oparciu o dawne jego tradycje. Niemniej jednak to włókiennictwo okaże się tą maszyną napędową, tą lokomotywą postępu w Królestwie Polskim w pierwszych 15 latach jego istnienia. Ma Drudzki-Lubecki, pozwolę sobie jeszcze ten fragment, najwcześniej uprzemysławiany województwa mazowieckiego tutaj pokazać. Ma Drudzki-Lubecki znakomitych współpracowników, wśród których niewątpliwie wyróżnia się bohater książki Rajmund Rembieliński. Czemu o nim wypada mówić, jego zasługi podkreślać? Ja wielokrotnie spotkałem się, pracując nad tą książką, zresztą wcześniej, jeszcze zanim ten zamysł wydania raportów powstał, że jest to postać niedowartościowana, że jest to postać niepotrzebnie zapomniana. Niewielka uliczka do niedawna tylko w Łodzi, od niedawna pomnik, dosyć zresztą nieszczęśliwie nazwany oficjalnie pomnik początków miasta Łodzi. Przemysłowego miasta Łodzi. Miasto Łódź to założył Władysław Jagiełło, więc ten biedny Rembieliński, wsparty o cyrkiel mierniczy nad planem nowego miasta, jako założyciel Łodzi to w ogóle nie pasuje, prawda? Natomiast jeżeli o nim mówimy, ojciec Łodzi Przemysłowej, założyciel, prawda? No to już jesteśmy bliżsi jego rzeczywistych zasług. Ale proszę Państwa, on nie miał szczęścia do swoich, trudno powiedzieć, biografów, bo dzisiaj biografii nie ma. To też nie jest pełna biografia, ja się z tego wytłumaczę. Natomiast miał szczęście do ludzi, którzy zarzucali mu różne czyny popełnione i niepopełnione. Staram się bronić przed kalumniami mojego bohatera. Ale spotykamy o nim oto taką opinię. Człowiek zdolny wszystko zmącić, wszystkich obrazić i narazić. Urzędnik zdatny i energiczny, jako człowiek dumny, zarozumiały i samą postacią znamiona tych wad na czole nosząc, odrażający. No, przyznam, że takiego bohatera sobie wybrać trzeba było trochę odwagi mieć, ale ja kierowałem się inną o nim opinią. Najzdolniejszy urzędnik administracji lokalnej Królestwa Polskiego. To, co mieści się w literze raportów, jest tylko częścią. To, co jest w tabelach, one zajmują bardzo dużo miejsca i o nich też jeszcze będzie tutaj pewna dygresja, pewien epizod opowiedziany, skrywa się mnóstwo materiału, który dotychczas historykom chyba jednak umykał z pola widzenia. Widać ogromny ruch gospodarczy w latach 24-30. Widać zakładane manufaktury włókiennicze, widać folusze, ale widać także przemysł papierniczy, widać przemysł wyrobów tytoniowych, widać przemysł ceramiczny, widać po prostu ożywienie gospodarcze, które przekłada się na bardzo konkretny efekt ekonomiczny. I on musi być tutaj bezwzględnie podkreślony. W roku 1821, w maju 21, car Aleksander I
do Rady Administracyjnej, czyli do rządu Królestwa Polskiego, wysyła zapytanie, czy królestwo jest w stanie własnymi siłami utrzymać się. Jeżeli nie, to może ta autonomia jest niepotrzebna. No to jest dramat. To jest dramat, z którego Drucki Lubecki wychodzi, można powiedzieć, obronną ręką. Obronną aż nadto. Kiedy obejmował urząd ministra skarbu, miał ogromny deficyt. Ciążyły na Królestwie Polskim, ciążyły jeszcze należności, długi księstwa warszawskiego, sumy bajońskie, słynne. W każdym razie byliśmy mocno pod kreską, jeśli tak można to określić. Kiedy w roku 1830 bilansował Lubecki zasoby skarbu, mógł już wykazać nadwyżkę. To pokazuje, jaki skok został tutaj wykonany, jaka praca została wykonana, że królestwo, rozwijając swój przemysł, zdobyło nadwyżkę budżetową, tym samym odrzucając, oddalając od siebie groźbę, że jego byt samodzielny może być zagrożony. Mnóstwo środków pochłaniała armia. Książę Konstanty, pan wojska, dbał o nie, owszem, ale pochłaniało ono pod jego komendą olbrzymie środki finansowe. To jest nasz bohater. Prezes Komisji Województwa Mazowieckiego, urzędnik, no ale jego ranga odpowiadałaby dzisiejszemu wojewodzie. To jedyny portret, bazujemy tylko na nim, portret wykonany chyba z pamięci przez znakomitego rysownika, rytownika Oleszczyńskiego w Paryżu w 1862 roku, a więc w kilkanaście już lat po śmierci Rembielińskiego, i właściwie jest to jeden wizerunek, na którym wszyscy bazujemy, przywołując tę postać. Kiedy w 1816 roku obejmował swój urząd, miał 41 lat, a więc był w wieku najlepszym do tego, aby pełnić wysoki urząd, mieć siły, mieć energię. To 40-latkowie w Królestwie Polskim stworzyli właśnie ten ferment, który tak dobrze zaowocował. Jako dobry gospodarz w roku 1820, znana jest na pewno sprawa, dokonał objazdu terenowego, wizytując ówczesny obwód łęczycki. Upatrywano bowiem Łęczyce jako główny ośrodek rozrzuconych promieniście wokół Łęczycy miast, miasteczek, osad, w których będzie rozwijany przemysł włókienniczy. Odwołano się tutaj do rangi Łęczycy, no, dawnej, starej przecież ośrodka administracyjnego, bardzo dobrze położonego, jeśli chodzi o skomunikowanie z okolicą bliższą i dalszą. I tutaj też w Łęczycy poczyniono pierwsze, okazało się, inwestycje. Z różnych powodów, że Łęczyca nie spełni oczekiwań. Dlaczego? Dojrzał tę wadę położenia Łęczycy Rembielińskiej i już ją w 1820 roku opisał. Fachowo dzisiaj hydrolodzy nazywają to bifurkacja. Otóż blisko Łęczycy, między Łęczycą a Toponą Królewską, mamy dzisiaj miejsce po bagnach, ale to jest miejsce, w którym najbardziej zbliżają się do siebie Bzura i Ner. Otóż zachodziło tam zjawisko mieszania się wody jednej i drugiej rzeki. Płynęły leniwie, w roztopy, prawda, bagnisko tworzyło się. Jak wobec tego spiętrzyć te wody, jak je rozdzielić, żeby one dały napęd Foluszowi? No, rzecz prawie niemożliwa. Odszedł więc Rembieliński od pomysłu forsowania Łęczycy jako miejsca centralnego. Drugą wadą okazał się brak mieszkań, brak domów. Napływają już rzemieślnicy z zachodu, nie mają gdzie mieszkać, nie nadążają
władze wznosić domów rządowych na ich pomieszczenie. W związku z tym odchodzą do Zgierza, odchodzą do Ozorkowa, wykorzystuje tę okazję oczywiście Starzyński, ale odchodzą też do Zgierza. To plan też zapewne wszystkim lub większości Państwa doskonale znany z całego planu Starego i Nowego Miasta Zgierza. Wyodrębniłem tylko to, co było nowe. Olbrzymia przestrzeń, która dała skrzydła, dała rozmach do tego, aby tutaj osiedlać wszystkich tych, którzy swój byt związać chcą z nową swoją ojczyzną. Można więc powiedzieć, że wszystkie oczy zwróciły się na Zgierz jako centrum wytwórczości skrótniczej. Ale bardzo wymowny przegląd kalendarium wydarzeń, które miały miejsce między czerwcem 1820 roku a marcem 21 roku. Niespełna 9 miesięcy, co się wydarzyło. Objazd, o którym przed chwilą mówiłem, 10 września Rympieliński kieruje do Rady Administracyjnej projekt aktu prawnego, który regulowałby zasady osiedlania się użytecznych rękodzielników z krajów zachodnich na terenie miast rządowych. W miastach prywatnych jest to regulowane w zależności od, prawda, widzimisię właściciela. Natomiast miasta rządowe mają mieć jeden wzorzec i ten wzorzec zostaje naszkicowany. Na tyle jest Rębieliński przekonujący, że 8 dni później namiestnik Królestwa Polskiego wydaje postanowienie, które mówi, z czego mogą przybysze korzystać, co ich tutaj czeka. Jesień nie jest najlepszym czasem, aby przesiedlać się, nadchodzi bowiem zima. Natomiast już w marcu komisarz Klemens Witkowski, o którym już tu była dzisiaj mowa, osoba niezwykle zasłużona, a poświęcę mu jeszcze kilkanaście zdań, z czterema sukiennikami, trzech sukienników, jeden farbiarz z dzisiejszej Wielkopolski, ówczesnego Wielkiego Księstwa Poznańskiego, podpisuje umowę, która mówi o tym, jak czego będziemy wymagać od przybyszów. Właściwie oni przedstawiają cały pakiet swoich oczekiwań. Witkowski je spisuje, komunikuje się z Rębielińskim. Dwa dni później namiestnik Królestwa Polskiego podpisuje treść dokumentu. Za kolejne dwa dni tu w Zgierzu umowa zostaje podpisana. To ze zbiorów Państwa Muzeum. Najlepsza kopia, jaka istnieje. Dogrzebałem się, tak, tu oryginał obok. Dogrzebałem się w aktach miasta Zgierza w archiwum łódzkim kopii, ale jest ona gorsza. Ona nie jest po pierwsze tak dobrze zachowana, po drugie w treści też są tam jakieś małe odmianki, których nie będę teraz dyskutował, one nie są najważniejsze. Czwarta strona tej umowy, która stała się, jak piszą historycy, wielką kartą, Magna Carta okręgu łódzkiego, bo rzeczywiście to, co zaoferowano przybyszom, okazało się dla nich bardzo atrakcyjne. Tworzenie osad fabrycznych, tworzenie obok starych ośrodków miejskich, nowych, na zupełnie innych zasadach, gdzie ziemia użytkowana jest na zasadzie wieczysto-czynszowej, gdzie przez szereg lat, 6-9, osadnicy są zwolnieni od podatków i wszystkich innych ciężarów na rzecz państwa, zwolnieni ze służby wojskowej, stanowi nic innego, w moim przekonaniu, ekonomistą nie jestem, ale odważam się to mówić, jak ówczesną, specjalną strefę ekonomiczną. To są te same walory, prawda, którymi osada fabryczna
ma przyciągać osadników. No, dodajmy jeszcze takie elementy w tejże umowie wymienione jak zwolnienie ze służby wojskowej osadników i ich synów. Niezwykle ważna ulga, prawda, która pozwala skoncentrować się tylko na pracy. Możliwość korzystania z pożyczek rządowych, bankowych, kredytów. Dostęp do pieniądza, o pieniądz gotowy, tak zwany, czyli gotówkę w państwie było bardzo trudne. Jest też olbrzymim ukłonem w stronę przybyszu. Wreszcie postanowienie, które ma też ogromny walor. Mianowicie gwarantuje się przybyszom zachowanie ich języka, ich religii, z reguły są to luteranie, a także dozwala się organizowanie takich stowarzyszeń, związków, do którego byli przyzwyczajeni w swoich ojczyznach. Tutaj akurat tego nie eksponuję, ale zaowocowało to tworzeniem towarzystw strzeleckich, czyli odpowiedników bractw górkowych właściwie we wszystkich miastach przemysłowych okręgu łódzkiego. Zgierz ma kilka bardzo interesujących dokumentów związanych ze swoim towarzystwem strzeleckim, ale dotyczą one okresu późniejszego niż tutaj omawiano. Rembieliński, ale jego współpracownicy. To jest fragment dziejów nie do końca rozpoznany, jeżeli Rembielińskiemu przypisuje się pracowitość, przypisuje się przekonanie, przypisuje się taką postawę, że zrealizuje to, do czego jest przekonany, chociaż jeszcze wydaje się, że nie ma ku temu środków. To sama jego odwaga w forsowaniu różnych pomysłów industrializacyjnych nie wystarczyłaby, gdyby nie współpracownicy. To jest, nie zawaham się użyć określenia, prawa ręka Rembielińskiego. Benon Benedykt Tykel. W Muzeum Narodowym udało się odnaleźć niedawno przez potomków ofiarowaną miniaturę, portret Benona Benedykta Tykiela. Bardzo ciekawa postać. Urodził się w Warszawie, jego ojciec Antoni Tykel pisał się przez T u umlaut CK. Przywędrował z roku XVIII wieku gdzieś z krajów niemieckich do Warszawy. Posiadł, pracował jako kupiec. Był nawet starszym konfraternii kupieckiej. Uczestniczył w insurekcji warszawskiej, wspierał ją finansowo. Syna posłał do liceum, to jedyne takie wówczas w Warszawie, kierowane przez Samuela Bogumiła Lindego, sposobił do zawodu kupieckiego. Jednak czasy były przecież niespokojne i początki swojej kariery zawodowej musiał Benon Benedykt Tykiel, jego nazwisko też zmienia pisownie wyraźnie, widać, że się ta rodzina polonizuje od tego Tykel, prawda, zaczynając, na Tykiel kończąc, wstępuje do wojska. Nie będę też opowiadał całej jego kariery, bo to Odyseja. Idzie z Napoleonem pod Borodino, zostaje tam raniony, wraca z krzyżem kawalerskim orderu Virtuti Militari, potem Łęczycy jest dowódcą kompanii, czyli batalionu lekkiej artylerii. Kiedy dymy wojenne opadają, następuje pokój, rozpoczyna służbę cywilną. W roku 1816 wiąże się z Rembielińskim i wkrótce zostaje mianowany referendarzem stanu, radcą stanu, przewodniczy sekcji fabrycznej. Sekcja fabryczna to jest też dziecko Rembielińskiego. Zabiegał o to, aby przy rządach wojewódzkich, przy komisjach wojewódzkich powołać takie sekcje, które będą zajmowały się tylko sprawami uprzemysłowienia. Ponieważ
ogrom prac biurowych, statystycznych, oznakowania tych wszystkich towarów, które są eksportowane do Rosji. Zajmuje tyle czasu, że trzeba stworzyć kolejne etaty dla specjalistów, którzy zajmą się tylko tą sferą spraw. I to rzeczywiście Rembielińskiemu udaje się dosyć szybko przeforsować. W 1823 roku powstają dwie takie sekcje fabryczne przy Komisji Województwa Mazowieckiego i przy Komisji Województwa Kaliskiego, no bo tam tego przemysłu jest już najwięcej. Tykiel zna znakomicie niemiecki, no co nie dziwi, prawda? Pochodzi z rodziny, gdzie ta tradycja musiała być jeszcze silna i pielęgnowana i bywał używany przez Rembielińskiego do specjalnych także akcji, realizacji specjalnych zamysłów. Zostaje wysłany w roku 1823-24 do Saksonii na Łużyce, południowe Niemcy odwiedza, dotknięte wówczas kryzysem. Kryzys jest dotkliwy, dotyka przede wszystkim tkaczy bawełny, bowiem Europa po zniesieniu blokady kontynentalnej, odgradzającej w czasach napoleońskich Wielką Brytanię od kontynentu, jest zalewana tanią, maszynowo produkowaną, fabrycznie produkowaną pszenicą i tkaninami pochodzenia brytyjskiego. Tej konkurencji nie mogą podołać tkacze, przątkowie w krajach niemieckich. Trzeba rzucić im przysłowiowe koło ratunkowe, pokazać, że oto po przeskoczeniu granicy celnej znajdą się w Królestwie Polskim, w którym czekamy na was, będziecie mogli produkować, a wasza produkcja będzie zbywana na rynkach rosyjskich. Bowiem od 1823 roku Królestwo Polskie z Cesarstwem Rosyjskim stanowi jeden organizm. Cło praktycznie jest symboliczne, a wiadomo, rynek rosyjski jest nieogarnięty. Można tam zbyć prawie wszystko i to też służy prosperity tych, którzy zdecydowali się osiedlić na terenie Królestwa Polskiego. Tą drugą postacią, obok szeregu innych, których udało mi się znaleźć w przepastnych aktach Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, w Archiwum Głównych Akt Dawnych w Warszawie, jest Klemens Witkowski. Ten właśnie główny sprawca umowy z Gierskiem. Był, jak większość urzędników tamtej epoki, szlachcicem, ale właściwie nie miał żadnego majątku. Nie miał nawet połowy wsi. W jakichś okolicznościach rodzina zbiedniała. To też pójście drogą kariery wojskowej albo kariery urzędniczej było dla Witkowskiego, jak i szeregu jemu podobnych rówieśników, bardzo kuszącą perspektywą. Co prawda w czasach księstwa warszawskiego, jeszcze jako bardzo młody chłopak, związał się z armią księstwa, uczestniczył w wypieraniu Prusaków z Wielkopolski i części Śląska, ale ponieważ był małoletni, 17-18 lat, był furierem, czyli można powiedzieć pomocnikiem kwatermistrza, odpowiadał za rozstawienie namiotów, prawda, z wybudowanie kuchni polowej, rozlokowanie w namiotach żołnierzy. Chyba się bronią nie posługiwał, natomiast w pierwszej linii go nie spotkamy, natomiast wykonywał takie prace kwatermistrzowskie. W 1809 roku widzimy go już w Płocku. Płock to miasto, w którym Rajmund Rembieliński przez kilkanaście lat sprawuje urząd prefekta. I tam panowie się spotykają. Okazuje się, to spotkanie musi być w jakiś sposób owocne. Rembieliński widzi w tym młodym człowieku to, czego po urzędnikach się spodziewa. Był bowiem, tutaj nawiasem mówiąc, Rembieliński autorem takiej pracy, broszury o urzędnikach. On stworzył w roku 1816 wizerunek taki modelowy
kogoś, kto może piastować urząd. Jakimi cechami powinien się odznaczać? Jakie walory sobą prezentować? No, brzmi dzisiaj nieco jak humoreska. Jedno z zaleceń, aby dobro ogółu stawiał nad interes własny. Można byłoby się powtarzać, prawda, taką mantrę też. I tutaj to też trzeba mocno podkreślić. Rempieliński był niezwykle surowy i pedantyczny, jeśli chodzi o obowiązkowość urzędniczą. Spóźniłeś się, kara finansowa. Spóźniasz się permanentnie, żegnamy z urzędu. Po prostu urzędnik miał służyć. To też temat, który wymagałby rozwinięcia, ale nie będę z dygresji robił dłuższego tutaj wywodu. W każdym razie, kiedy Rempieliński jako generalny intendent Armii Polskiej idącej pod dowództwem księcia Józefa Poniatowskiego w 1809 roku do Galicji, Witkowski staje się sekretarzem Rempielińskiego, sekretarzem generalnego intendenta. Czyli Rempieliński ma do niego zaufanie, Witkowski przy Rempielińskim nadal rośnie. Kiedy zostaje utworzona sekcja fabryczna, zostaje dokooptowany Witkowski do Komisji Województwa Mazowieckiego i tutaj do 1823 roku pracuje. Jego największą zasługą jest właśnie sporządzenie ostatecznej redakcji umowy zgierskiej, no i podpisanie gotowego już dokumentu. Następnie potem trafia, czyli w 1823 roku, trafia Witkowski do Komisji Obrachunkowej, czyli do takiego urzędu w Królestwie Polskim, który zajmuje się fiskusem, można powiedzieć, prawda, przepływem pieniędzy i liczeniem go. I właściwie z tymi funkcjami związanymi ze skarbowością, rachunkowością pozostanie związany aż do powstania listopadowego, kiedy przez rząd narodowy zostaje mianowany szefem Komisji Rządowej Przemysłu i Kunsztów. To jest taka komórka, która odpowiada za przemysł. No oczywiście stanowisko zostaje zlikwidowane wraz z innymi urzędami po upadku powstania listopadowego i ten fakt, że przyjął z rąk nieprawowitego rządu jakąś nominację, sprawiło, że przez 12 lat po upadku powstania listopadowego Witkowski żadnej funkcji publicznej piastować nie może. Ale w latach 40. spotykamy go już jako rewizora podatkowego na terenie Lubelszczyzny i tam radzi sobie zupełnie dobrze. Tam też karierę swoją urzędową kończy. Jest Klemens Witkowski jednym z nielicznych urzędników doby Królestwa Polskiego, o których zachowała się bardzo bogata dokumentacja. Można prześledzić rok po roku, niemal miesiąc po miesiącu drogi jego kariery. To jest rzadkość. W ogóle badanie urzędników, grupy urzędniczej, która wówczas się rodzi, nabywa umiejętności administrowania krajem, jest jeszcze w badaniach historycznych mocno zaniedbany. Miejmy nadzieję, że będzie ten wątek rozwijany. Minister Tadeusz Mostowski, któremu podlegały zakłady przemysłowe, no, który można powiedzieć jako minister spraw wewnętrznych musiał interesować się przemysłem, tak ocenił Witkowskiego. Miasto Zgierz wystawia znakomite dowody czynności prezesa Komisji Wojewódzkiej i komisarza fabrycznego pana Tykiel. Tylko w przypadku Zgierza mamy taką opinię, czyli Zgierz rzeczywiście wówczas robił wrażenie na władzach jako miasto rządowe, natomiast widać było wyraźnie zaangażowanie Tykiela i to zostało w tym oficjalnym dokumencie w ten sposób skwitowane. No, Rempieliński dziś, tak jak go mamy i widzimy w Łodzi,
Być może uda się przywrócić tej postaci odpowiednią rangę w panteonie nie tylko zasłużonych dla Łodzi, regionu, ale przede wszystkim dla początków przemysłu w Polsce.